W Muzeum Podkarpackim w Krośnie oglądać można wyjątkową ekspozycję poświęconą tematyce zimowej. Zebrane eksponaty pochodzą z XVIII, XIX i XX wieku. Zima, a jak to dawniej bywało? To wystawa o charakterze interdyscyplinarnym. Prezentowane są na niej zabytki o charakterze historycznym, etnograficznym, ludowym oraz artystycznym, a zobaczyć można między innymi niezwykły zbiór drewnianych nart, zabytkowe łyżwy, bobsleigh oraz dziesiątki zdjęć, listów i dzieł sztuki. Bardzo ciekawe na tej wystawie są eksponaty związane z kulturą i sztuką huculską. Prezentujemy tutaj pięknie rzeźbione sanie huculskie, czy między innymi przody sań, również z bogatą dekoracją rzeźbiarską, a także różnego typu pamiątki związane właśnie z okresem świątecznym. Są to między innymi karty pocztowe, czy też nawet malowane bombki. Na ekspozycji zaprezentowany jest również czekan Mariusza Zaruskiego, założyciela Topru, oraz narta używana przez pioniera narciarstwa polskiego Stanisława Barabasza w Cieklinie w 1888 roku. Słynna, legendarna narta Stanisława Barabasza, która została wypożyczona z Muzeum Tatrzańskiego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie. Zachowała się tylko jedna, druga uległa zniszczeniu, spaleniu w Tatrach, w schronisku na Hali Pysznej. Są również narty dwudziestowieczne z okresu dwudziestolecia międzywojennego, produkowane w renomowanych firmach, między innymi Zakopiańskich, Bujak, Zubek. Takim unikatem i zarazem najstarszym obiektem, zabytkiem na naszej ekspozycji jest łyżwa z XVIII wieku. Unikatowy jest także zbiór 8 plakatów reklamowych z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Są to bardzo rzadkie plakaty, które reklamują m.in. Mistrzostwa Świata FIS w Zakopanem w roku 1929, 1939 oraz szereg innych plakatów. One są nacechowane takimi elementami sztuki okresu dwudziestolecia międzywojennego Art Deco. Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów kilkudziesięciu instytucji, w tym m.in. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Tatrzańskiego imienia dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Ekspozycja będzie prezentowana do 10 marca.